Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony was Jupiter, kolejny dzień, kolejnych przygód i vlogów. Jeden dzień pominięty, ale dzisiaj wleci vlog, dziś dokładnie, a mniej więcej, już wam mówię, 2 lutego wleci vlog, zaległy, będzie jakoś tam, postaram się dograć coś i taki krótszy wrzucić, żeby wam to odpracować. I co mam dzisiaj mam do powiedzenia? Taki mówię, w ogóle idziemy inną drogą. Też wam później pokażę, tylko na razie to są fabryki. Czy fabryki? Gazownia? Gazownia jest. I nie chcę. No i jeden domek. Później będą ładniejsze widoki, więc później wam to pokażę. Ale póki tam, zanim tam nie dojdę, to porozmawiamy sobie. Mianowicie o mojej przyszłości. Przeszłości, nie przyszłości. No o przyszłości też będziemy rozmawiać, ale to myślę na jakimś, nie wiem, 10 vlogu. Jak będzie, jak będzie do 20 łapek dobijemy. Może, jeśli się uda w ogóle, bo... Ale myślę, że się uda. Wierzę was mocno, więc zostawcie łapeczkę. Co mogłem powiedzieć o mojej przeszłości? Była bardzo kręta, taka szybka. Wiele takich szybkich akcji, wypadów. Nieraz złych, nieraz dobrych. Przypałów nieraz. No, a nieraz też były takie miłe sytuacje, miłe momenty. Więc. Gdzieś teraz powinien jakieś filmiki wlecieć. Właśnie z tych akcji, więc zapraszam do oglądania. To twoja uliczka. Taka sama. Oddzielcie! Na dół! Oprzejdzie, kurwa. Czekaj, uważaj. Będzie ogień. Napierdalał na tłoki. To co? Panowie, fejmy ma? Fejmy ma? Fejmy ma? No dał, ale fejmy ma, tak? Fejmy ma. Stary wyrzucił pralkę. Nie, to lodówka chyba jest. Ta, stary z lodówki wyszedł. Kurwa, zamrażalnika dokładnie. Zamrażalki. Jebany uciekł. Gdzieś biega jebany po lesie. Nie znajdę już go, chuje. A trzymałem gnoja w tej lodówie i mroziłem chłopa, żeby nie uciekł. Ja będę do was mówił z tyłu, jakby to powiedzieć. Więc może tak. Zacznijmy od momentu pierwszego, czyli tutaj jest taka dygresja moja, bo ja mam dużo takich momentów z osobą, którą nie wszyscy lubią, lubić nie będą, niektórzy nią gardzą, niektórzy nie. Ale też dzięki jakby nie patrzeć poniekąd. Też była osoba, która na przykład no, potrafiła mnie pocieszyć, wesprzeć, jakieś ciepłe słowo dać. No tak, wiecie, jak dobry przyjaciel. Kruki lecą.
Więc tak, tak to wygląda. Na pewno to jest osoba, z którą już teraz nie utrzymuję dłuższego kontaktu. Mam też innych znajomych. W sumie w moim życiu się tak dużo pozmieniało. On jako kolega wciągnął mnie w to całe Airsoft Game, czyli ASG. To w sumie marzyłem wcześniej o czymś takim. Oczywiście to było w jakimś tam progu nieosiągalnym dla mnie, dlatego że no, fundusze mi na to nie pozwalały. Bo pomimo tego, że zaraz ktoś się dopierdoli, przecież zarabiałeś 2400, to jest kupy kasy na moje lata i w ogóle. Jak nie mam zobowiązania, nie mam domu do utrzymania i tak dalej, to jest o Jezu, ile pieniędzy. Tak, tylko że miałem problemy finansowe wcześniejsze. Troszeczkę byłem zadłużony i musiałem to, że tak powiem, w trybie natychmiastowym spłacić. Za co no, te pieniądze wszystkie, które zarabiałem, tak naprawdę mi zostawało może ze 300 zł. Więc no, nie miałem tego, więc po prostu. Ale że Adrian właśnie, od niego odkupiłem pierwszą M, bodajże M14. Po taniości, po znajomemu. Oczywiście później sobie już kupiłem w militariach w M1, w Manu Shadowa, czyli coś na wzór Glocka. Nie Glocka, tylko no coś podobnie. Wpiszcie sobie Shadow, to wyjdzie, wyskoczy wam w internecie, co to za broń. No i od tego się zaczęło. Później żeśmy wciągnęli jeszcze dwóch ziomków też. Oczywiście Adrian miał więcej sprzętu tego ASG, więc no pompy jakieś tam miał, więc spoko sprawa. Zabawy też mieliśmy, o Jezu, ile panie, też rzucę takie filmy z tego. Ogólnie ten materiał może być długi, ale za to was przepraszam, chyba że chcecie, to wam podzielę to na dwie części. Piszcie w komentarzach. Więc tak to wygląda. No i oczywiście na tej żwirowni tutaj, co teraz właśnie przechodzę, bo tutaj jest ten lew dokładnie. Właśnie żeśmy się strzelali pierwszy raz, w ogóle zajebiście, później był u mnie grill, zabawy, oglądaliśmy MMA, spoko. To było takie, to miłe takie poznanie, które pamiętam, które wspominam dobrze i będę wspominał, no bo jest do tej pory, tak? Wcześniejsze rzeczy, wcześniej też zanim Adriana poznałem, to tak jak mówię, no, jeździłem na swoim motorze, którym też tutaj wrzucę w parę filmików. I też to jakoś wyglądało. Cieszyłem się też, ale no, później poznałem. To nie było takie do końca, ale później właśnie poznałem taką Oliwię. Dobrze mówię? Oliwię? Tak, Oliwię. Za co, no i później to już się, wiecie, to już był ten moment, kiedy zaczęło się wszystko, na początku fajnie, zawsze w związku jest wszystko pięknie, fajnie, kolorowo, kochacie się, wiecie, aczkolwiek ja byłem po pierwszym rozstaniu, więc, znaczy po już tam którymś rozstaniu w sensie, ale nie chciałem właśnie związku, ale może to będzie, to będzie inny vlog z moją byłą. To będzie dobry pomysł, więc wam nie zdradzę tego. Ale już wiecie, troszeczkę już wiecie, jak będziecie chcieli więcej historii z moją byłą, to chętnie wam ją wyjawię, tak? Ale musi być pod tym filmikiem, który teraz wstawię, musi być minimum 15 łapek. 15... Nie, dobra, przesadzam. Kurwa, 10 łapek. Jeśli będzie 10 łapek, nie, dobra. Dobra, 10 łapek, chuj już, 10 to 10. 10 łapek ma być i wtedy wstawiam pełny filmik, pełny vlog na temat. Gdzieś sobie wybiorę jakieś fajne miejscówkę do nagrywania i sobie pogadamy. Więc 10 łapek, żebym mógł nagrać ten filmik z moją byłą
i dowiecie się prawdy, więcej różnych rzeczy, tak? Myślę, że taki vlog będzie odpowiadał wam. Więc tak, no później poznałem właśnie Adriana, pracę w PAMSO, pracowałem 9 miesięcy, odszedłem stamtąd, bo oczywiście dymy zaczęły się robić, krzywe akcje i innego typu rzeczy, to stwierdziłem, że pierdolę to i tyle. Tam jest żwirownia, stara, kiedy kupię sobie motor, to wam pokażę, nagram vloga. O, miała być niespodzianka, no i dobra, muszę to wyciąć chyba, albo chuj, nie wytnę, już wiecie. Więc tak, właśnie jak mówię, tam się zrobiło 2400, tam poznałem Adriana, Stacha, Stachu inaczej, z czego serdecznie ci tutaj pozdrawiam cieplutko, mordeczko, trzymaj się, jestem zawsze z tobą, pamiętaj o tym. Więc, no i jego znajomość, oczywiście on, jako to kolega, dobra, przełączę aparat, żebyśmy widzieli. Ciągną na lince, kurwa, bo stanął. Stanął, biedaczysko. Stary, ale kurwa, jeszcze pociągnąłby trochę.